Rozgrzany? Rozgrzany. Rozgrzany. Pierwsze zadanie. Kto szybciej wykona 20 ciosów na ten worek? Kto zaczyna? Ty. Dobra. 3, 2, 1, go! Dobrze! Dobrze! Już weźmy 2, 3. Serio? Ile? 27. Nie, 27. Serio? Ja nie liczyłem. Ja liczyłem. Dobra, no, przerwiemy czas. Ale widzę w tobie taką furię, jak to robisz. Kurczę, dobra. Family friendly. Szybciej, bo zrobiłeś ode mnie, bo teraz się... Dynamika była delikatnie mniejsza, ale siła, wydaje mi się, że tylko były mocniejsze. No ty miałeś fajną agresję, jak kopałeś, wiesz o co chodzi, ja... A ty, powiem ci, że już nie jesteś Filipek, tylko potężny Filip. Proszę mnie dodać do udziałowców, będę idealnie pasował. Ile przybiłeś teraz na masie? 7 kilo. 6. Specjalnie pod Amadeusza. No tak, ja mu nawet powiedziałem, że wagi nie trzeba, ale mamy jednak wagę wpisaną, więc zbiję te 3 kilo. Lecimy kolejne zadanie. Widzisz tutaj te kwadraty? No. Grałeś kiedyś w klasy? Grałem, no, ale chcesz pokręcać? W sensie? Na jednej nodze. Okej. Okay. Dobra, żartowałem. Kolejna propozycja. Okej. Okay. Robimy lewy prawy, lewy sierp. Prawy low. Dobra. Do 10 może. Dobra. Czasówka. Let's do. Uwaga. Dobrze! O Jezus, przed sparingiem proszę pół godziny przerwy. Kondycja, waga. No. Ale spokojnie, jeszcze ma dużo czasu. Amadi, to się jeszcze dużo zmieni. Waga, już? Let's go. Powiedz mi, co tam się dzieje z Kautkim? Widziałem miejsca stody, śledziłem. Wiele osób pyta, o co chodzi, skąd się wzięła taka drama. Wiesz co, no z Kautkim nie mamy już od dłuższego czasu jakby znajomości, w sensie nie utrzymujemy znajomości. Przez, według mnie, jego toksyczny charakter, jakby ja cały czas trzymam z jego przyjaciółmi, z którymi on już nie trzyma. Trzymamy się dalej w grupie i wspieramy. On już z nikim z nas nie ma kontaktu. No ale takie, wiesz, insajderskie rzeczy niestety nie mogę tego powiedzieć, bo nie jestem do tego upoważniony. I jakby dużo osób, które mogłoby się na ten temat wypowiedzieć, nie wypowiada się na ten temat, a ja nie chcę, wiesz, pierwszy wychodzić przed szereg, bo paradoksalnie mi jakby najmniej zawinił, a tak naprawdę oprócz tego postu o drugiej, w sensie oprócz tego Instastory o drugiej, czy tam trzeciej nad ranem, ja to zobaczyłem dopiero jak wstałem, w nocy się przebudziłem napić się wody, no to w sumie nic mi takiego nie zrobił konkretnego, tylko po prostu no uważam, że całokształt jakby jego mnie przerósł w pewnym momencie złego zachowania. No i tyle, no jakby artystą jest świetnym, ciągle uważam, dużo mu zawdzięczam, jeżeli chodzi o muzykę, no ale jeżeli chodzi o jego człowieczeństwo, no to już od dłuższego czasu nie tylko ja, ale też dużo osób, no mamy duże wątpliwości. Czy jeżeli Kautki chciałby, muszę to zapytać, czy jeżeli chciałby stanąć z tobą w oktagonie, to przyjąłbyś walkę? Wiesz co, nie, raczej, w sensie wydaje mi się, że takiej sytuacji nigdy nie będzie, bo ja chyba nie umiałbym uderzyć człowieka, z którym jednak takie wspomnienia jak z Kartkim poniekąd mnie łączą i czułbym się z tym bardzo źle moralnie i jakby nie chcę mieć z nim kontaktu, ale też nie wyobrażam sobie, że mógłbym go
lać w tym oktagonie, no bo to pewnie by tak wyglądało. Jak bardziej bym wolał, żeby on, wiesz, ogarnął w końcu swoje życie i pomógł sobie sam pomóc poprzez, nie wiem, jakąś terapię albo coś. No to widziałem, że chciałeś przyjąć do kibica od BDS-a. No ja z BDS-em mogę jednocześnie i z jakimś jego ziomkiem wyjść do oktagonu, to może być walka dwóch na jednego, pierwsza na Fame MMA, która by powstała. A tak naprawdę to wiem, że BDS nigdy ze mną nie wystąpi, albo póki co jeszcze nie wystąpi, ale mówię, z jakimś jego ziomkiem tam 2-1-1-5 ponoć każdy kominiary zakłada, wpadają na akcje i wiesz, i kroją ludzi z tego, co znam kawałki, no to nie ma żadnego problemu, wiesz, może kogoś wystawić na mnie, tam widziałem jakiegoś ziomka, który coś ćwiczy gdzieś na siłowni czy coś, nagrał jakiś kawałek grecki, który też ponoć ziomek rozpierdala, no to można to wyjaśnić. Ale dałeś się skręcić w jego trolla. Znaczy, inaczej, wiedziałem do czego, wydawało mi się, że moja intuicja mi odpowiadała, podpowiadała do czego ten troll zmierza, ale jednak miałem taką iskierkę nadziei, że wyhodował w sobie jakby odwagę i chce to jednak zrobić w oktagonie. I chociaż to nadzieja matką głupich i wiedziałem, że dupę, że mu tak napiszę, to jednak to napisałem. Ale już po milisekundzie napisałem, że wiem, że to jaja, no ale nie wstawił tego, że wiem, że to jaja, w sensie czytam, że prawdopodobnie to żart, tylko wstawił to, jak jestem zainteresowany walką, no to tu mnie masz. Czy widziałeś zakład Amadeusza z Bogdzelem o 100 tysięcy złotych? Amadeusz zapiera się, że znokautuje się w pierwszej rundzie. Widziałem, no. Co ty sądzisz? Sądzę, że no w ogóle to jest stary zakład, bo ja z tego nic nie będę miał, jeżeli on mnie nie znokautuje w pierwszej rundzie. Oni się założyli o 100 tysięcy, więc powinni Fifciowi za 20 odpalić na łebka albo coś tak, albo nie wiem, niech Fame MMA zrobi jakiegoś Patronite'a na te 20 tysięcy dla mnie. No nie, nie będzie takich, nie. Wiesz, ty też się możesz z Bogdzelem założyć. No ale ja nie mam takich pieniędzy, ja wiesz, ja mogę mu poprowadzić parę cage'y za niego i wiesz, aferki lepiej podkręcić niż on i tym mu przysługę jakby wyłożyć, ale nie no. Co ci mogę powiedzieć? No jak chcę przedolić się, no to niech to doli efektownie. Jesteś gotowy na cepa Amadeusza? Jestem. Wiatraki tam zasilą pole uprawne oktagonu w pewnym momencie. Tam będzie, wiesz, jak Don Kiszon będę walczył z wiatrakami. Lecimy na pierwszą rundę sparingu. O kurde. Thank you.
nie trenuję regularnie. Dla mnie kondycyjnie. No tak, 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 tak. Mega zajaz. Ze wszystkiego, co robię źle technicznie, akurat te półobroty wychodzą najlepiej, chociaż się nigdy nie uczyłem. Tego są mocne. Ale stary, jakbyś mnie trafił takim półobrotem, mam połamane żebra. Już tak kiedyś miałem. Tak? Typ mnie trafił idealnie półobrotówką. Tutaj. Stary, miałem zbite międzyżebrowe. 2 miesiące nie mogłem spać, to wiesz. Dlatego się modliłem, żeby to mi nie weszły, bo jest mega duża siła w nich. No ale ty też ładnie tam trafiłeś z taką furią, bo to dobre są te szarże, tak? Czasem trzeba zaszarżować. Tak, tak. I w takim mniejszym oktagonie ciężko przed tym czymś takim uciec, bo wiesz, tutaj można na nogach trochę schodzić, a tam jakby, wiesz, w takim małym cage'u jesteś przy ścianie i wiesz, tylko tu trzeba. No ta Grafoniksa zresztą też wykończyłeś. Ja lubię tak szarżować do przodu. Znaczy ostatnio już tak to nauczyłem, że jeszcze bardziej to szarża jest. Ale fajny, luźny spadek. No nie, 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 ja absolutnie przed nie walką nie możemy. Nie jestem z tych, którzy wiesz, będą się podpalać. Na w trailerze, a będę już powiedział, że zbijecie jak psa, że zakręcić kurek i skończyć twoja kariera w walkach i w rapie. Jak to skomentujesz? Słuchaj, Ferrari jest za krótki, żeby skończyć moją karierę w rapie. On jest tylko błaznym internetowym, po nim przyjdą jakby kolejni, którzy ich jeszcze bardziej będą rozśmieszać. A jakby moja muzyka jest na stałe, może nie ma jakiegoś grona wielkiego odbiorców, ale ma wierne od 7 czy 8 lat, więc niech się Ferrari nie boi, nawet jak mnie znokautuje, co nie będzie miało miejsca, to i tak będę dalej w muzyce. A ja nie mogę na przykład tego powiedzieć Ferrariemu, że jak ja z nim skończę, to skończę mu karierę, bo on jest błaznem, jest takim stańczykiem polskiego MMA. I on będzie dalej, więc po prostu dla Ferrariego to będzie kolejna porażka. Dla mnie to będzie dyshonor, jak z nim przegram, a on sobie powie, że trudno, nie trenowałem. Czyli sugerujesz, że Amadeusz to jest taki Marcin Najman trochę? Taki, gdzieś widziałem, że to jest syn Marcina Najmana, gdzieś jakiś komentarz. I tylko, że Najman nie ma charakteru do walki, a Ferrari ma ten charakter. Ale jeżeli chodzi o tłumaczenia, no to podobne. The same shit story. To lecimy z głową. Okej. Okay. Zabrało ci to siły. Co? Zabrało ci to pewnie siły. Mega dynamiczna woda. Mariusz Mazur, Leszno, polecam. Filipek, jesteś po sparingu. Luźnym, bo luźnym. Wiadomo, masz walkę. Ale muszę przyznać, że zaskoczyłeś mnie, jak szybko i jak dynamicznie wybroniłeś moje obalenie. Co prawda, ja nie jestem jakimś mistrzem parteru, ale no... Ale zasłużyłem na szacunek. Zasłużyłeś. Wojtka Goli. Okay. Oczywiście. I widzów. Myślę, że Amadi musi tutaj przygotować się na wszystko. Amadi musi poćwiczyć jakby folk style wrestling jeszcze mocniej jak ćwiczy. Dobra, byku. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Wpadajcie na walkę i oglądajcie. Pou, pou!